Witam Was, Paraguay Life z tej strony. Mam na imię Zbyszek i serdecznie pozdrawiam Was z Paragwaju. Chciałem jak zwykle podziękować Wam za Wasze pytania i za Wasz udział w rozmowach. Ostatnio mieliśmy gości, biznesowych gości, także serdecznie dziękuję i pozdrawiam całą trójkę bardzo serdecznie z Piribebuy. Może pokrótce przedstawię naszą sytuację. My jesteśmy tutaj już, to znaczy tutaj, w Paragwaju od 16 lat. I wiele mieliśmy opcji wyjazdu, czy opcji inwestycji w Unii Europejskiej, również poza nią. Ale wybraliśmy Paragwaj. I tutaj na pewno wielu z Was spyta się, Paragwaj? Gdzie leży Paragwaj? Paragwaj? Nigdy nie słyszałem. Nie przejmujcie się, myśmy jeszcze powiedzmy 18 lat temu też nie słyszeli, a jednak pozostaliśmy już tyle lat w Paragwaju, inwestując również tutaj nasze pieniądze. Dlaczego się tak stało? Sprawa jest prosta. W Niemczech swego czasu, gdzie byliśmy, nie spodobało nam się inwestowanie. Po prostu uważałem, że ci, którzy mają firmy, do których również ja należałem, mając dwie firmy, wychodziliśmy na, przepraszam, głupców. Tak, człowiek zasuwa w swojej firmie, nie ma urlopu, płaci pieniądze, płaci podatki, zasuwa po 18-20 godzin na niej i wychodzi na głupka. Dlaczego na głupka? Mnie się również zdarzyło, że zamknęli nam konto, znaczy nam mnie. Z jakiego powodu? No niby 200 czy 250 euro, chyba coś w tym kraju było, gdzie trzeba było uiścić do Urzędu Skarbowego, a więc Finanzamt w języku niemieckim. Tak, także przez takie wielkie pieniądze praktycznie urząd wykańcza firmy, a jeżeli wykańcza firmy, to kogo wykańcza? Pracowników. Co się wówczas dzieje? Przynajmniej co się działo u nas. Ja zamykam firmy, mówię, okej, nie ma problemu, ja dla urzędników, czy przede wszystkim dla urzędników, nie będę pracował. Po prostu mam inne cele. Lepsze. Ludzi niestety trzeba było zwolnić. Ludzie akurat tak się może tym nie przejmowali, bo oczywiście dostali zasiłek. Dostając zasiłek, w miarę byli zadowoleni i mieli możliwość dalszego zatrudnienia. Ja natomiast zamknąłem wszystko, sprzedałem, co było można i wyjechaliśmy właśnie do Paragwaju. Tak, do Paragwaju. Przede wszystkim również dzięki temu spotkaniu z rodakami, jak i naturalnie wieloma zapytaniami, przede wszystkim poprzez e-mail, ale również poprzez telefony, chodziło właśnie o pytania, w co zainwestować pieniądze w 2019 bądź też jeszcze w 2020 roku. Jest wiele opcji i oczywiście dzisiaj chciałbym porozmawiać o opcji paragwajskiej. Dlaczego? Zostańcie ze mną, zaraz Wam te pytania z chęcią odpowiem, ok? Dlaczego właśnie Paragwaj? No w sumie można by było o tym książkę albo książki napisać. Pierwsza sprawa, w ogóle Unia Europejska, czy w ogóle kraje Unii Europejskiej nie wchodziły absolutnie dla nas w rachubę. Potem była Australia, też pojechaliśmy, ale w sumie Australia to jest też powiedzmy sobie zachód, tak, w cudzysłowie. No jest mniej więcej ten pierwszy świat, o to tutaj chodziło. A nam chodziło o to, żeby żyć. Tak? Żeby nie trzeba było zasuwać po 18 czy 20 godzin, tylko żeby życie sprawiało przyjemność. I właśnie to Państwo znaleźliśmy w Ameryce Południowej, w środku Ameryki Południowej, nazywa się Paragwaj. Dlaczego? Prosta sprawa. W
Paragwaju mniej więcej, tak jak mówiliśmy, jesteśmy nie mniej więcej, tylko dokładnie ponad 16 lat. I od mniej więcej, powiedzmy, 10 lat, dobrych 10 lat, widzimy wielki postęp. To znaczy tak, wielkie firmy, mówiąc o wielkich firmach, nie wiem, zacznijmy od samochodów, powiedzmy sobie, Porsche, Audi, BMW, Toyota i tak dalej, czyli wszyscy przedstawiciele poważnych, drogich marek samochodowych są w Paragwaju. Pytanie, dlaczego? Z drugiej strony weźmy wielkie hotele, na przykład jak Sheraton, który też powstał, nie wiem, 2-3 lata temu, może 4 lata temu, dokładnie pamiętam. W każdym bądź razie wielkie hotele też nie powstają przez przypadek. Tak? No w końcu, jeżeli taki Sheraton powstanie w Asunción, czyli w stolicy Paragwaju, skąd się dobierze? Czyli wiadomo, że wcześniej musieli fachowcy, adwokaci i tak dalej, sprawdzić teren. Są możliwości zarobku, czy nie ma? Tutaj sami sobie odpowiedzcie. Następną kwestią są shoppingi. Powstały też w ostatnich latach, powiedzmy sobie 5, 6, 7 latach, wielkie centra handlowe. Naprawdę ogromne centra handlowe. Byłem parę razy w Polsce, byłem w Niemczech, byłem w Hiszpanii. Byliśmy praktycznie prawie na całym świecie. I naprawdę ostatnie centra handlowe, które zostały zbudowane w Paragwaju, nie mogą się wstydzić. Między innymi La Galleria, którą też, znaczy w której zrobiłem film. I mogę Wam z tej strony chyba nawet wrzucić link, żebyście sobie potem obejrzeli. Także te wszystkie postępy, że tak powiem, przedsiębiorstwa, które powstają, po coś one powstają? To znaczy, że już cały system został zbadany i stwierdzono, że tak, warto inwestować, bo jest popyt, bo jest kapitał, który, jeżeli jest kapitał i ludzie mają pieniądze, mówmy o klasie średniej czy o tej wyższej klasie średniej, to znaczy ludzie potrzebują tego luksusu. Czyli warto jest inwestować. I inwestycje, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, gdzie praktycznie no wszystko niby już zostało zrobione, co można było zrobić, zwracają się w szybkim tempie. Dlatego z tego powodu właśnie postanowiłem też zrobić parę nowych filmików właśnie na temat inwestycji. I to jest ten pierwszy z tej serii. Dzięki chłopakom również, że mnie trochę popchali do przodu, żeby coś na ten temat powiedzieć. Dlatego zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału. Dajcie lajki w górę. Nie będę wchodził w dalsze szczegóły, bo by mi to zabrało naprawdę pół godziny czy godziny czasu. A chcę robić krótkie filmiki, dosyć konkretne, dlatego podam Wam jak zwykle mój adres, czy powiedzmy namiary telefoniczne na mail. I jeżeli macie zapytania, pytajcie się, a przede wszystkim wykorzystujcie pod spodem komentarze i zadawajcie pytania, w co inwestować w 2019 roku, 2020. Ja uważam, czy jestem w 100% przekonany i takie było dotychczasowe moje życie, że inwestowaliśmy w nieruchomości. Dlaczego? To Wam krótko powiem. Dlaczego w nieruchomości, a przede wszystkim w działki budowlane? Moje uzasadnienie jest proste. Nie jestem jakimś specjalnym fachowcem, ale metoda się sprawdziła. Przed dekadami już inwestowaliśmy w Polsce. W dobrym czasie i w dobrych miejscach. Sprawdziło się w 100%, teraz po tylu latach mamy z tego ogromne korzyści. Będąc w Niemczech, gdzie pracowaliśmy ponad 20 lat, jak już wspomniałem, inwestowaliśmy również w nieruchomości. Również przede wszystkim w działki, ale nie tylko. Również budowaliśmy mieszkania oraz domy. Również wynajmowaliśmy.
przyjeżdżając do Paragwaju, robię to samo. To znaczy inwestuję w działki i czekam. Oczywiście, jak zauważyliście, czas ubiega niemiłosiernie i tego czasu brakuje na jakieś dalsze wielkie inwestycje. Ale oczywiście można teraz brać i czerpać z tego, co wcześniej się zaoszczędziło i w co się zainwestowało. Dlatego ja uważam, że inwestycje w nieruchomości, a przede wszystkim w działki budowlane, jest to super inwestycja. Dlaczego? Inwestujecie pieniądze, powiedzmy, chodzi tutaj małe działki 10-20 tysięcy euro, to nie są jakieś wielkie pieniądze, to jest równowartość no, w miarę średniej klasy samochodu. Co robi samochód? Samochód traci na wartości. Co robi działka? Zyskuje na wartości, tak czy inaczej. Po drugie, działka budowlana nie płacze. Podatki są śmieszne, nawet po podwyżce wychodzą w granicach 10-15 euro rocznie, czyli w stosunku rocznym. Tak. Nie musicie działki grodzić i działki wam nikt nie ukradnie. I następny punkt, inflacja wam nie grozi. Tak, czy to będzie tutejsza waluta Guarani, czy to będzie dolar, czy to będzie euro, który może jeszcze będzie, czy inna waluta, to was absolutnie nie interesuje. Co jest kwestią istotną? Wyście zainwestowali pieniądze. I dobrze zainwestowane pieniądze i śpicie spokojnie, bo jest to wasza własność. Wasza własność. I na tym cała rzecz polega. Jeżeli macie tą własność, to co możecie z własnością zrobić? Oczywiście możecie ją sprzedać i mieć pieniądze. Jakiekolwiek by nie były, jakiekolwiek waluta, kryptowaluta czy inne waluty by nie były. Działki sprzedajecie lub przyjeżdżacie do Paragwaju, budujecie chałupę, wynajmujecie chałupę. Albo mieszkacie sami. Na co? Was z całego serca zapraszam. Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że trochę mogłem was przekonać, trochę pocieszyć, może dla tych, co nie wiedzą, w co zainwestować pieniądze. Teraz sądzę, że trochę was oświeciłem. Nie róbcie głupot w Unii Europejskiej, bo sądzę, że to nie jest dobry pomysł. Tak? Ale dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli nie subskrybowaliście kanału, proszę subskrybować. Lajki w górę jak zwykle i nie zapomnijcie o waszych pomysłach na inwestycje. Proszę o kontakt z nami, o opisanie waszych inwestycji, waszych możliwości. Bardzo się cieszę z każdej nowej odpowiedzi i z każdego nowego kontaktu. Paragwaj leży daleko, a więc cieszymy się, aby móc porozmawiać w naszym rodzinnym języku. Okay? Trzymajcie się i jak zwykle z lewej strony podaję wam nasz kanał, to znaczy wideo godne obejrzenia. A więc życzę powodzenia, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!